Powiatowy Urząd Pracy w Policach zorganizował spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu polickiego i którzy potrzebują pomocy w znalezieniu pracy. Spotkanie odbyło się 10 maja w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Omówione zostały formy wsparcia, które oferuje urząd. Obywatel Ukrainy może skorzystać ze staży zawodowych, z prac interwencyjnych, z robót publicznych, może starać się o otrzymanie dotacji na otworzenie działalności gospodarczych, jak również może zostać skierowany na refundowane stanowisko pracy. Ale głównym celem naszym jest, aby każdy obywatel Ukrainy znalazł pracę, więc skupiamy się na prężnie działającym pośrednictwie pracy i wyszukujemy oferty pracy dla obywateli Ukrainy. Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna także szkolenia zawodowe i jednym z głównych celów jest przeszkolenie obywateli Ukrainy ze znajomości języka polskiego. Niebawem rozpoczniemy kurs języka polskiego, który będzie trwał 3 tygodnie, będzie to 75 godzin. Będzie to bardzo intensywny kurs, bo zajęcia będą codziennie, trwały po 5 godzin, więc też serdecznie zapraszamy i tutaj kierujemy tą ofertę do osób zainteresowanych, które chcą jak najszybciej wejść na nasz rynek pracy, a niestety bariera językowa jest główną przeszkodą, co nasi pracodawcy na co dzień nam sygnalizują. Obywatele Ukrainy, którzy chcą uczestniczyć w kursie językowym, muszą posiadać status osoby bezrobotnej. W tym celu powinny udać się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Kościuszki 5 lub do punktu konsultacyjnego znajdującego się w Wydziale do Spraw Cudzoziemców przy ulicy Chrobrego 8 w Policach, w którym można skorzystać z pomocy tłumacza. Dodatkowo w siedzibie urzędu można uzyskać informacje o aktualnych ofertach pracy.